Nazywam się Anna Kaliszewska, jestem głównym specjalistą spraw struktury metadanych w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. I tak może tytułem wprowadzenia, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny to jest stosunkowo nowa instytucja, która została stworzona z dwóch działających w podobnych polach instytucji, które istniały przez wiele lat, z Filmoteki Narodowej oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Instytucja została połączona 1 czerwca i tak tytułem wprowadzenia może przedstawię te nasze połączone zbiory, które są w zasobach magazynów FINA. To jest około, myślę, że już pewnie ponad 100 tysięcy tytułów filmowych, wśród których znajdziemy filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne, zarówno z okresu przedwojennego, jak i powojennego, zbiory kronik przedwojennych, powojennych, materiałów roboczych oraz rejestracji audiowizualnych, które zostały zebrane przez Filmotekę Narodową w przestrzeni 60 lat jej istnienia. Do każdego z tych materiałów mamy także bardzo dokładną dokumentację produkcyjną, posiadamy także informacje dotyczące życia dzieła oraz materiały dodatkowe, jak listy dialogowe, listy montażowe, które istnieją do każdego z tych filmów. Co więcej, druga część zasobów FINA to są materiały okołofilmowe. To są zbiory fotosów filmowych, myślę, że obecnie około 2,5 miliona negatywów fotosowych, zbiory plakatów filmowych, projektów scenografii, nut, partytur oraz bardzo ciekawy zbiór materiałów literackich, które są oryginalnymi materiałami stworzonymi na potrzeby produkcyjne filmu. Między innymi to są to scenariusze filmowe, scenopisy filmowe z często odręcznymi notatkami twórców. Po połączeniu Filmoteki Narodowego Instytutu Audiowizualnego te zbiory powiększyły się o kilkaset tysięcy utworów audio oraz produkcji telewizyjnych, koprodukcji NINA. I mając świadomości, wiedząc, jak są to bardzo skomplikowane zbiory, które były zbierane na przestrzeni 60-80 lat, tak naprawdę stanęliśmy w pewnym momencie przed wyzwaniem powiązania i połączenia tych zbiorów w jednym spójnym systemie, który pozwoliłby odnaleźć się tak naprawdę w magazynach, które są w różnych lokalizacjach, w różnych miejscach Polski, ponieważ mamy magazyny w Łodzi, magazyny w Warszawie, 3 siedziby w samej Warszawie. Co więcej, zbiory, które przychodziły do FINA, są to zbiory, które pochodzą z bardzo różnych źródeł i były w różnorodny sposób opisywane. Co jeszcze dodatkowym elementem do stworzenia spójnego systemu archiwizacji był dynamiczny rozwój projektów digitalizacyjnych i potrzeba szczegółowego opisu ich przebiegu, nie tylko efektów digitalizacji, ale też przebiegu. W przypadku dzieł filmowych jest to bardzo istotny element. Dodatkowo ostatnie lata to jest bardzo dynamiczne powiększanie się zbiorów Digital Born, jeżeli chodzi o filmy. FINA ma obowiązek, który jest zapisany w ustawie o kinematografii, przechowywania kopii obowiązkowej każdego materiału filmowego, który został wyprodukowany w Polsce. Dlatego stanęliśmy przed wyzwaniem zabezpieczenia cyfrowego zbiorów, które są kopią obowiązkową. Co więcej, rozwój technologiczny i coraz bardziej zwiększająca się potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania naszych zbiorów sprawiła, że naprawdę potrzebowaliśmy systemu, który wszystkie te potrzeby by realizował. No i myślę, że jednym z najważniejszych elementów powstania tego systemu archiwizacji cyfrowej to była ewolucja roli archiwum filmowego oraz zmiana filozofii katalogowania naszych zasobów, udostępniania tych zasobów. Razem z projektami digitalizacyjnymi zmieniło się spojrzenie na otwartość archiwum i my także chcieliśmy się wpisać tę nową filozofię udostępniania zasobów cyfrowych i udostępnić nasze zasoby jak największej grupie badaczy. Baza danych Centralnego Katalogu powstała w 2010 roku i tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo szczęścia i to był zbieg okoliczności, że Międzynarodowa Federacja Archiwów Filmowych w podobnym czasie zaczęła opracowywać standard opisu metadanych, który miał być wdrożony we wszystkich archiwach, które są zrzeszone w Federacji. I w tym momencie, gdy budowaliśmy nasze archiwum, zdecydowaliśmy się stworzyć oprogramowanie i dostosować nasze dane, które posiadaliśmy wtedy w formie cyfrowej, dotyczące naszych zbiorów i dostosować je do właśnie tego standardu. Standard FIAF, który
w zeszłym roku chyba została zamknięta druga wersja, jest wydany w formie takiego poradnika dla archiwów filmowych, w ogóle archiwów audiowizualnych, ponieważ on też pokrywa potrzeby archiwów telewizyjnych. Był oparty o normy cen N15744 i N15907, które służyły do opisu dzieła audiowizualnego. I tak pokrótce ten model opisu metadanych można przedstawić właśnie na takim przestrzennym wykresie. Jest to trójpoziomowy model opisu metadanych, który rozdziela opis dzieła filmowego na trzy części, które są ze sobą powiązane, ale tak naprawdę dotyczą innego zakresu realizacji takiego dzieła. Pierwszy poziom to jest poziom opisu dzieła artystycznego, czyli są to neutralne dane dotyczące tej formy artystycznej, jakim jest film lub projekt telewizyjny. Drugi poziom to jest manifestacja. W ogóle ten model jest oparty na modelu bibliotekarskim Ferber, tylko został rozszerzony i dostosowany do opisu dzieła audiowizualnego. Manifestacja jest drugim poziomem i to tak naprawdę jest zbiór cech charakterystycznych dzieła filmowego, które są zależne od tego, jak ono zostało zapisane. Każde dzieło filmowe zawiera warstwę wizualną, warstwę audialną, warstwę językową i tak naprawdę manifestacja opisuje te warstwy. Trzecim poziomem powiązanym bezpośrednio z manifestacją jest poziom nośnika. I poziom nośnika opisuje metadane dotyczące nośnika, a nie dzieła filmowego zapisanego na tym nośniku. One są ze sobą powiązane i są realizowane w naszej bazie danych. I tak naprawdę ta standaryzacja opisu danych stała się motywem przewodnim istnienia repozytorium cyfrowego FINA. Bo tak naprawdę wdrożenie standardu daje nam bardzo dużo możliwości rozwoju później naszego oprogramowania, naszego systemu metadanych. Między innymi standardy, które są rekomendowane przez na przykład archiwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Archiw, one zawierają sobie już tezaurusy, słowniki kontrolowane, które można wykorzystać. A to, że standard jest rekomendowany przez federację i tak naprawdę będzie wdrażany w innych krajach, pozwala na zunifikowanie opisu metadanych wśród tego typu instytucji. Co więcej, to wpływa na przygotowanie struktury danych i wymianę tych danych z innymi agregatorami i z innymi instytucjami badawczymi. Dodatkowo daje nam to też możliwość w dostosowaniu technologii i wdrożeniu technologii realizowanych przez inne archiwa w sposób dosyć łatwy, spójny i nie wymagający od nas dużych nakładów finansowych, ponieważ inni już mają te doświadczenia, inni wiedzą, jak to wdrożyć, możemy korzystać z ich wiedzy. Tutaj też bardzo ciekawym elementem będzie to, że ten standard jest jednym z pierwszych kroków do wdrożenia technologii Link Open Data między archiwami filmowymi. Jak to wygląda w praktyce? Nie mogliśmy znaleźć oprogramowania, które dawałoby możliwość pełnego wdrożenia standardu w tamtym okresie, więc stwierdziliśmy, że sami po prostu znajdziemy firmę, która pomoże nam zaprojektować takie oprogramowanie. I to jest obecny widok centralnego katalogu FINA, a ma dosyć przystępny interfejs graficzny. A jeżeli chodzi o opis obiektu, to jak mogą Państwo zauważyć, po lewej stronie jest ten model, który prezentowałam, to jest ta hierarchia powiązania obiektów. Widzimy, że mamy na samej górze tej drabinki opis dzieła, a później pod mediami cyfrowymi, pod taśmą filmową są już manifestacje, na których to dzieło jest zapisane. I jak mogą Państwo zauważyć, to jest system, który również służy do agregowania plików. Także ta baza nie tylko przechowuje metadane, przechowuje również zasoby cyfrowe, daje możliwość przechowywania ich i archiwizowania w głębokiej archiwizacji na bibliotekach taśmowych. I zarówno metadane, jak i pliki są ze sobą powiązane w tym systemie. Każdy może mieć do nich dostęp, jeżeli ma tylko odpowiednie uprawnienia. Może zarówno podglądać zasoby plikowe, zasoby filmowe i ma dostęp do informacji o zasobach analogowych związanych z tym filmem w magazynach. Po prawej stronie mamy oczywiście rozpisane metadane, które są przypisane do każdego z tych poziomów. Jeżeli chodzi o opis filmograficzny, to ta baza też rozwija każdy z tych trzech poziomów o dodatkowe obiekty. I mogą Państwo tutaj zauważyć, że ten opis filmograficzny jest bardzo rozbudowany, ale tak naprawdę możemy go sami kształtować. Więc opis filmu w bazie FINA to jest zarówno taki opis szczegółowych metadanych, jednostkowych, słownikowych, jak i bardzo rozbudowany opis filmograficzny, opis treści, ciekawostek, głosów prasy z archiwum gazetowego.
opiny dotyczącego każdego filmu, opis piosenek, ale także opis historyczny do materiałów dokumentalnych i kronikarskich. Oczywiście powiązanie plików w bazie danych wiąże się też z tym, że możemy wykonywać opis sekwencyjny w naszej bazie, więc każdy materiał dokumentalny i kronikarski ma wykonany opis sekwencyjny do podglądu pliku, który jest odpowiednio podpięty w bazie. Więc po tym opisie sekwencyjnym również można przeszukiwać nasze archiwum filmowe. Materiały, które są zapisane w bazie, odpowiednio opracowane, są bezpośrednio importowane na stronę repozytorium cyfrowego, ale nie tylko na stronę repozytorium cyfrowego, bo tak naprawdę w bazie mamy nie tylko materiały filmowe, ale również zbiory okołofilmowe, jak na przykład zbiór 10 tysięcy cyfrowych plakatów, które zostały podane digitalizacji. I materiały z bazy są eksportowane na strony naszej instytucji wraz z ich opisem i zasobem plikowym. Także jeżeli są Państwo zainteresowani materiałami audiowizualnymi, to zapraszam na stronę repozytorium cyfrowego. A jeżeli chodzi o zbiory okołofilmowe, to mamy stronę fototeki, gdzie są fotosy filmowe, około 250 tysięcy zdigitalizowanych fotosów i 7 tysięcy plakatów w Galerii Plakatu Filmowego GAPLA, razem z metadanymi użytkowymi. Innymi portalami, o których warto powiedzieć, to jest portal Ninateki i portal Archiwum Nina. Portal Archiwum Nina jest dostępny w formie online podglądowo, ale to jest portal, który tak naprawdę w siedzibie na Wałbrzyskiej, w siedzibie Narodowego Instytutu Wizualnego, obecnie FINA, daje możliwość obejrzenia zasobów archiwum w pełni. Więc jeżeli Państwo odwiedzą naszą siedzibę, można obejrzeć nasze archiwa zaimportowane do tego portalu w pełnych wersjach na miejscu. Również baza danych, którą pokazałam wcześniej, jest dostępna na terminalach w katalogu Mediateki FINA, więc można pełne materiały i zasoby razem z nośnikami analogowymi obejrzeć. I tak podsumowując jeszcze to, o czym powiedziałam, myślę, że bardzo ważne jest podkreślenie tego, jak chcemy się dzielić naszymi zasobami, ponieważ to są ogromne zbiory, ponad 100-120 tysięcy tytułów filmowych, dodatkowo kilkaset tysięcy zbiorów audio. I myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, jakie są obszary współpracy z innymi instytucjami, z badaczami. Tutaj był wspomniany już projekt konsorcjum Clarin.pl, tak jako rzecz, która jest nowa, ale my już mamy na koncie współpracę z konsorcjum Clarin.pl. Mieliśmy okazję udostępnić około 600 materiałów audio z Polskiej Kroniki Filmowej PKF do właśnie badań struktury językowej tekstów kronikarskich. Ta współpraca była w zeszłym roku i obecnie są one opracowywane i dostępne w repozytorium Clarin. Innym ciekawym polem współpracy z badaczami był choćby projekt Mirkumen On. Doktor Ania Szczepańska z francuskiej Sorbony zajmuje się badaniami nad twórczością Aleksandra Forda. I właśnie badania, współpraca i kwerendy w archiwum sprawiły, że mogliśmy zrekonstruować film Mirkumen On w jego oryginalnej postaci przedwojennej. Miał on premierę w zeszłym roku. Ja znam ten film przynajmniej w sześciu różnych wersjach, w sześciu różnych montażach różnych twórców, ale to była pierwsza wersja, która była tak naprawdę kompletna, zgodna ze scenariuszem oryginalnym Alexandra Forda, który został odnaleziony. Więc to była bardzo ciekawa współpraca, ona będzie kontynuowana w następnych latach. Mamy nadzieję, że kolejne materiały zostaną wydane już niedługo, jeżeli chodzi o Aleksandra Forda. Innym polem współpracy była nasza współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie zaprosiliśmy współpracowników Muzeum Sztuki Nowoczesnej na kwerendę w zbiorze materiałów nieużytych, pochodzących z nagrań operatorów PKF. I co ciekawe, okazało się, że w tym zbiorze mamy nagrania performance'ów artystów, znanych polskich artystów lat 60., 70., o których tak naprawdę nikt za bardzo nie wiedział i nie były one uznane jako takie, które zostały zarejestrowane. Okazało się, że operatorzy je nagrali i nie opisali ich odpowiednio, więc udostępnienie naszych zasobów specjalistom, którzy współpracują z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaowocowało tym, że odnaleźliśmy około 20 bardzo cennych nagrań performance, które zostały zdigitalizowane przez naszą jednostkę, odpowiednio opisane. Poprosiliśmy o opis specjalistyczny współpracowników Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I to była taka współpraca 50-50. My dostaliśmy super opisane metadane, komentarze specjalistyczne.
A materiały zostały udostępnione na stronie repozytorium cyfrowego oraz na stronie artmuzeum.pl, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, razem z opisami, więc bardzo cieszyliśmy się z tej współpracy. Mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana dalej. I jeden z takich najświeższych projektów, mamy już długą historię współpracy z Zachętą Warszawską, a ostatnio stworzyliśmy razem z kuratorką Janną Kordiak wystawę Przyszłość będzie inna, gdzie są zdigitalizowane materiały przedstawiające bardzo ciekawe, zachowane efekty wizji filozoficznej polskiego modernizmu. To jest między innymi właśnie fragment filmu Milkumen On Aleksandra Forda, który był przełomowym dziełem tamtego okresu, ale również materiały Kroniki Pat przedstawiające właśnie wdrożenie modernizmu w myśl taką codzienną i architektoniczną, instytucjonalną. Oraz film Dziś mamy bal. Te materiały zostały specjalnie zdigitalizowane po udostępnieniu naszego katalogu cyfrowego. Po przeprowadzeniu kwerendy wytypowaliśmy szereg materiałów. Zostały one zdigitalizowane i udostępnione na potrzeby wystawy. Serdecznie Państwa zapraszam na wystawę. Ona jest cały czas otwarta w Zachęcie, więc jeżeli mają Państwo chwilę, to oczywiście polecam. Jeżeli są oczywiście Państwo zainteresowani współpracą, to jak najbardziej proszę o kontakt z repozytorium cyfrowym. Staramy się odpowiadać na wszystkie maile, jeżeli chodzi o projekty badawcze, a na pewno mamy jeszcze duże pole do tego, żeby współpracować z naukowcami, z humanistami, ponieważ nasze zbiory wciąż czekają na specjalistyczne opracowanie. One są w dużej mierze opracowane, jeżeli chodzi o zawartość, ale chodzi nam o to, żeby nasza baza była także centrum bardzo specjalistycznych opisów, które są wykonane przez specjalistów. A myślę, że zarówno zbiór dokumentalny, jak i zbiór fabularny, zbiór roboczy, to jeszcze jest taki zakres naszych zbiorów, które potrzebują specjalistycznej opieki. I mam nadzieję, że w najbliższych latach takie projekty będą inicjowane. Wiem, że będzie na pewno jakiś projekt badawczy w tym roku organizowany, ale to więcej będzie można się dowiedzieć pewnie w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo.